Ponownie jesteśmy u Waldka. Znowu przygotowaliśmy coś specjalnego, ale nie uwierzycie, jak wiele kilogramów może się zmieścić na metrze kwadratowym. Także zapraszamy, lecimy. A tutaj mamy resztę, czyli cały team True Bodybuilding. Jest Łukasz, jest Krystian, Adam, Waldek, Damian. Także za chwilę lecimy. Każdy trenuje coś innego, także każdy pokaże coś innego i pewnie dużo będzie gadania. Nie przedłużamy, lecimy. Ja się rozgrzewam przed treningiem nóg, u mnie wypada deload, więc mogę dzisiaj więcej pogadać. Także u mnie trening troszkę mniejsza objętość, bo tylko jedna seria robocza na ćwiczenie. Krystian i Adam robią klatkę i barki, Łukasz robi plecy, Damian robi też nogi, także będzie co oglądać, zobaczymy co dalej. My klatkę i barki zrobimy? Tak, klatkę i barki. Jakiś triceps może coś na koniec? No, coś żebyś... push, nie? Tak, no. Żeby nie robić treningu przez 3 godziny. 3 godziny, dokładnie. Tylko żeby się gdzieś tam zmieścić. Zobaczymy tutaj maszyny, popróbujemy różne, bo są dosyć ciekawe. Zepsułeś. Właśnie zepsułem. A to dlatego, że niezależny ruch tutaj jest na tym. Mhm. Hammer skull, a tutaj też jest ten. To samo, więc to takie bardziej jak wyciskanie kątlami, więc się pobawimy. No zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Hantle są do 70, więc idziemy, pewnie zaczniemy wyciskaniem. No nie, masz na klatkę. No. I... No i co? No i tak dość fajne hantle są na wznosy na przykład. I tu jest fajna też na wolny ciężar na wznosy bokiem, bo byśmy barki robili. No. Więc coś zrobimy. Dzisiaj będzie wolna amerykanka, jeśli chodzi o trening, nie? No. Na pewno. Dobra, chodź Adam. Co, lecimy, nie? No. Są dwa największe dziki, czyli Adam i Łukasz, więc porozmawiamy sobie z Łukaszem. Łukasz, zmieniło się Twoje podejście do treningu, przede wszystkim do treningu nóg. Jak tak naprawdę doszedłeś do tego, żeby to wszystko pozmieniać i żeby iść do przodu właśnie w tym aspekcie? W ogóle pozdrawiam widzów Seven Nutrition, bo dzisiaj jestem gościnnie na ich kanale, także dzięki za zaproszenie, za to wspólne granie. Jak zmieniło się podejście do treningu nóg? No, o tym gdzieś tam wspominałem na forum. True Bodybuilding opisuje to dokładnie, ale tak na szybko to po prostu zrozumiałem, że muszę zrezygnować z pewnych rzeczy, które nie są dla mnie, tak? Kiedyś zaczynałem od trójboju siłowego, więc w mojej głowie siedziało na przykład, że takie ćwiczenia jak przysiad, martwy ciąg, wyciskanie muszą zawsze być na treningu. Dopiero po latach zrozumiałem, że na przykład nie jestem po prostu zwyczajnie biomechanicznie, że tak powiem, stworzony do przysiadu przez długokość udową, przez po prostu budowę i zacząłem bazować na innych ćwiczeniach. No, długo się męczyłem z tym, ale gdzieś tam te jeszcze takie triki też, które gdzieś tam obserwowałem trenerów za granicą, na przykład Johna Middowsa, właśnie od niego zapożyczyłem trening z gumami, z odwrotnym mocowaniem gum, który na przykład stosuje w hak przysiadach i pozwala mi odciążyć, niby to niedużo jest, bo tam ta guma, ile można zabrać, tak? 15-20 kg w tym dolnym położeniu, ale jeżeli chodzi o stres wywołany na sam staw kolanowy w tym najniższym położeniu, jest to już duży support, tak? Dla osób, które mają problemy z kolanami, właśnie bardzo polecam zastosowanie takich bandów. A tak naprawdę w dalszej części ruchu, gdy wracamy z tego przysiadu, to obciążenie wzrasta, tak? Więc też tam, gdzie pracuję najmocniej, mięsień czworogłowy, czyli już przy wyproście kolana, bo przy pełnym zgięciu pracują tak naprawdę wszystkie mięśnie nogi, tak? Pośrodkowy, dwugłowy, a czworogłowy pracujemy bardziej przy tej drugiej części, to tam już mamy tak naprawdę całe obciążenie, które załadowaliśmy na tą maszynę, tak, czy na sztangę, bo już ten support gumy praktycznie nie istnieje. Także co jeszcze, to też przestałem trenować ciężko za każdym razem, tak? Staram się trenować na zasadzie 2-1, czyli jeden trening jest ciężki na ciężarach, drugi na innych technikach intensyfikujących, ale taki, który pozwala mi po prostu odejść od tego ciężaru, pozwalać odpocząć, znaczy dłużej się zregenerować dla tkanek tych
nie mięśniowych, ale tych właśnie tkanek ścięgnistych, chrzęstych i tak dalej, bo one wymagają więcej czasu na regenerację niż mięśnie. I tak na szybko mówiąc, tak to mniej więcej wygląda teraz. No i też zauważyłem, że często potrafisz w końcu powiedzieć, że jedno powtórzenie mniej jest lepiej niż jedno powtórzenie za dużo, prawda? Że tak odpuszczasz. Tak, bo właśnie czasem trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Wcześniej tego nie miałem, wiadomo, jak byłem młodszy, no to jeszcze jedno, nie, jeszcze jedno. Już czuję, że jesteś na tej granicy, ale jeszcze jedno. A czasem właśnie te jedno powtórzenie może graniczyć o tym, że nie potrenujesz 5, 6 albo i więcej tygodni. Czyli czasem warto gdzieś tam zostawić ego i po prostu mieć możliwość i perspektywę treningu w kolejnym tygodniu i w następnych, niż zrobi to jedno powtórzenie więcej, które tak naprawdę nie popchnie nas do przodu, bo będziemy stracimy później kilka czy kilkanaście tygodni możliwości ciężkich treningów, czy w ogóle treningów. Także po to zostało też stworzone forum, po to ta cała idea True Bodybuilding, żeby uczyć się na naszych błędach, jakby nie patrzeć, więc uczcie się na naszych błędach, żebyście nie cofali się, a szli do przodu, a więc na tym to wszystko polega. Plany u mnie są takie, że jak skończy się COVID, to w końcu zoperuję przepukliny. I wtedy, jeżeli wszystko będzie w porządku, no to... Jaki COVID? Przecież jest! No tak, no ale wiadomo, o co chodzi, o sytuację generalnie w służbie zdrowia. Zoperuję przepukliny, no i wtedy wracam gdzieś tam do treningu i będę chciał startować. No jeśli by wszystko fajnie się potoczyło, to być może na jesień. No ale no to tak naprawdę wszystko zależy, kiedy mnie zoperują. Nie? Na razie po prostu trenuję, coś tam staram się zbudować. Wiadomo, że jak tam ważę teraz 130 kg, no to ten przyskoku jakiegoś tam rzędu, nie wiem, 10 kg to tam nie będzie. Spokojnie, teraz się rozbiorę. Nie, mi chodzi o to, że... Zmalałem. No właśnie jakoś tak... Nie, no mam, wiesz, 108,5. Masz ile, 180? 180, no to tak. No mniejsza, wracając do... No, w każdym bądź razie, no jak mnie podszywają, zacytuję to lekarza jak świniaka, to wtedy po prostu będę gdzieś tam... Starał się już coś z tego zrobić, nie? Na razie no, ciężko mi określić, że jakieś konkretnie się, no bo dopóki nie będę po zabiegu, no to... A oprócz kontuzji, w sensie problemu z przepukliną, wszystko okej? Okay? No, wszystko okej. Okay. Tutaj akurat mam na łokciu, ale to bardziej... Czy... Tak, bardziej testuję, bo tam trochę mnie ten łokieć boli, ale nie jakoś specjalnie, nie jest jakaś tam kontuzja mocna w sumie i bez tego możemy dał radę, no ale Waldek mi tutaj po prostu zaproponował, żebym sobie spróbował, no to... Czemu nie? To próbuję, nie? I faktycznie nie czuję go w ogóle, nie? Tak jakby przy jakimś większym obciążeniu coś tam czuję, tak po prostu jak tym zwiąże mnie Waldek, no to wtedy czuję, że no nic nie czuję, nie ma bólu, nie? Żadnego dyskomfortu. No, także jak widzicie, znacie już plany Adama. Lecimy dalej. My z Krystianem zaczęliśmy pierwsze ćwiczenie. Krystian się zagadał. Zaczęliśmy od wyciskania sztangielek w skosie górnym. Sztangielki są do 70, nie wiem do ilu dojedziemy. Zobaczymy. Nigdy tej nocy nie widziałem. No, dlatego zobaczymy. Natomiast jest to ćwiczenie no, takie bazowe, na wolnym ciężarze, więc od czegoś takiego zaczynamy na pewno. Nie potem się pobawimy jakimiś maszynami. Więc taki trening dzisiaj trochę, wiadomo, spontaniczny, skorzystamy z tego, co tutaj Waldek ma, nie? Ubrałem się specjalnie, żeby nie wyglądać na większego bardzo dużo od Krystiana. Żeby, czekaj, ja się jeszcze dopiero rozbiorę. Zawodnik pro, żeby tutaj wstydu mu nie robić. A tak szczerze, nie miałeś redukcji prawie 2 lata, jak się zapatrujesz na przygotowania do sezonu startowego? Wczoraj o tym myślałem w sumie i czekam troszeczkę na ten moment, ale mam nadzieję, że Stefan nie wymyśli jakiegoś takiego szalonego planu i nagle nie uwali mi jakoś mega dużo jedzenia, tylko bardziej myślę, że pójdziemy tak jak w kierunku tutaj z Łukaszem w 2017-18 roku, że ta redukcja przebiegała tak, wiesz, stopniowo, no nie? Ile czasu przewidujecie na redukcję? No, 1 marca zaczynam. Start jest 20 czerwca, z tego co pamiętam.
Czyli no, 12 tygodni, nie? Tak? Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, no trochę więcej. 15 mniej 15, więcej tak, około. Także no, taka standardowa redukcja, szczególnie, że ty nie masz problemu raczej z robieniem formy. No, raczej w drugą stronę, narzucanie tych kilogramów tak, to jest. Tak, mam nadzieję, że tak powiedzmy, no nie wiem, z 11-12 tygodni to już będę ready, nie? No ale taka ciekawostka, pierwszy raz tak naprawdę przejadasz tak duże jedzenie, ile teraz mniej więcej jesz kalorycznie, tak to nazwijmy, bo nie wiem, czy znasz makro, pamiętasz makro. Co, nie, no właśnie bardziej znam makro, kalorycznie nie wiem, jak to tam wychodzi, nie? No mam około 330 białka, tylko że to jest liczone ze wszystkiego. Tak, w zależności od treningowych jest 800 chyba 60 w jedne, 800 w drugie treningowe, tam zależy, czy robię klatkę, czy robię jakieś pozostałe partie i w nietreningowe około 600 teraz. A dłuższe? No właśnie wysoko, bo tam w nietreningowe coś ponad setka lekko, a w treningowe około 80 czy tam 90. Jak ogólnie samopoczucie na takiej ilości jedzenia u ciebie? Bo no do niedawna było ciężko. Znaczy, wiesz, tu nie chodzi o bycie niejadkiem, tylko ja jak teraz jestem większość czasu w domu, nawet przy aktywności przy dziecku, nie odczuwam aż takiej potrzeby jedzenia, no nie? Bo w momencie, kiedy miałem, wiesz, roboty na trzy zmiany, to leciałem cyklem od 6 rano tam do którejś. A teraz nie jesteś na cyklu, więc... Tak, tak, teraz inaczej mi się to trochę rozkłada, ale akurat, nie wiem, tak parę dni do tyłu już to jedzenie ruszyło. No, no niestety, znaczy niestety, musiałem trochę bardziej w rekreacyjne produkty pójść. No nie, w typu jakieś tam, nie wiem, trochę więcej węgli z owoców, czasami jakiś tam sok mi się zdarzy też dopić. Myślę, że czasami to nawet jem około kilograma tych węgli dziennie, jak mam już taki, wiesz, że jak wiem, że tak, że jak zjadłem to, co miałem zaplanowane, to a chce mi się jeszcze jeść, to nawet dokładam. Wtedy bardziej, po prostu z następnego dnia, jeżeli wiesz, że no może się zdarzyć taka, przepraszam, że ci się wtrąciłem, taki przypadek, że no nie będziesz miał czasu, no to sobie po prostu tutaj odejmiesz i wyjdzie i tak, i tak na jedno. No ja i tak teraz miałem, wiesz, 7 posiłków, no. Z 3 dni temu gadałem ze Stefanem, chciał mi wrzucić 8. Wstawał o 2 z rana. No, więc i tak całość tych 7 posiłków rozkładam na 6, no. Nie, bo nie jestem fizycznie w stanie, wstając nawet czasami o 5 rano, zjeść 7 posiłków. No to Krystian odpoczął, spróbujemy 70. Tak. Mamy? Proszę. Dobra, hop. Dawaj. Dawaj, dawaj. Tam. Już, dawaj. 7. Jeszcze 2, dawaj. 8. Tam. Dawaj, 9. Dawaj, jeszcze jeden, dawaj. Hop, za! Na ziemi. Wygląda trochę jakbym się obijał, ale no, w sumie trening deloadowy, także u mnie jest trzecie ćwiczenie obecnie, przywodzenie. Właściwie to czekam aż Damian skończy zrobić swoje i wtedy ruszę ze swoją serią roboczą. Cały czas utrzymuję to na 12-15 powtórzeń, tempo 4-1-3-2, także staram się po prostu teraz pracować na tempie, ale coś czuję, że trochę przysiadów dzisiaj na jakimś klamocie pójdzie. Dobra, Krystian gdzieś uciekł, nie wiem gdzie. My robimy drugie ćwiczenie. Taka niepozorna maszyna, ale Waldek ją polecił. I naprawdę bardzo dobrze naśladuje ruch taki przy wyciskaniu na ławce płaskiej, jakbyśmy sztangą wyciskali. Bardzo fajnie czuć klatkę, idzie fajnie ją dopiąć. Tylko najlepiej właśnie po prostu głowę przyłożyć do ławki, żeby dobrze leżeć. Nie? Ja tu mniej więcej pokażę. Tu sobie odpychamy nogami. Rączki może nie są za duże, ja mam dość duże dłonie, ale naprawdę ruch super czuć, nie?
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Za dużo z Bartkiem przebywasz. Pytanie do panów, jednego i drugiego pana. Najpierw do Adama. Dwie najcięższe rzeczy w kulturystyce. Najcięższe rzeczy? Szczerze mówiąc, ten taki, taka psychiczny stan, gdzie codziennie po prostu starasz się pracować jak najciężej, dać siebie jak najwięcej, nie? Żeby każdy trening był robiony ciężko albo według planu, wiadomo, że są jakieś deloady, ale po prostu to, żeby każdy trening był mocniejszy, żeby starać się progresować, nie? To jest takie, że musisz ciągle wygrywać z jakimiś swoimi słabościami, wiesz, że na przykład, nie wiem, wyciskasz te 70 i za jakiś czas znowu próbujesz to przebić, nie? No i wiesz, no nie każdemu zawsze się chce, żeby pokonywać te bariery. I myślę, że to jest takie, jedna z tych takich rzeczy, która jest bardzo ważna, no i którą w pewnym momencie już ciężko zrobić, gdy już, wiesz, po latach trenujesz, jest takie trochę też znużenie. No generalnie nie nudzi się to, ale wiesz, nie ma już tego takiego, jak zaczynałeś trenować, że wiesz, wow i tak dalej. No i robisz to konsekwentnie przez wiesz, długi okres czasu, nie? Bo wiesz, ludzie często mają motywację na krótki okres czasu, nie? I utrzymasz to cały czas na wysokim poziomie przez wiele lat, to myślę, jest takie trudne, czy może nie do zrobienia przez każdego, nie? Szczególnie, że te 70 często, tak jak mówisz, próbujesz i to się nie udaje. I znowu próbujesz i w końcu taka stagnacja. Machasz ręką. Właśnie, machasz ręką i poddajesz. A druga? A druga? Wiesz co? Iniekcja E2D albo ED. Szczerze powiedziawszy, wiesz co, pogodzić to jakoś. No, już teraz nie jest mi ciężko. Może już z perspektywy czasu, wiesz, gdzie już mam też swoje lata, już jakoś tam życie poukładane, to nie jest mi tego ciężko połączyć, ale widzę też to często po ludziach, że mają problem połączenia życia prywatnego z tym takim sportem już na poziomie wyczynowym, bo nawet jeżeli to nie jest sport zawodowy, tylko robimy to gdzieś tam amatorsko, no to jednak tak naprawdę nie różni się to od sportu zawodowego tylko tym, że nie zarabiamy tym na życie bezpośrednio, nie? Uprawianie sportu. Wiele ludzi ma problem połączyć to, wiesz, gdzieś tam z rodziną, z pracą i tak dalej, nie? Wiesz, ja już po iluś tam latach robienia tego i tak sobie poukładam życie, że dla mnie nie jest to jakiś wielki problem, ale myślę, że dla wielu osób może to być problem, może zająć dużo czasu, zanim to po prostu wszystko sobie poukłada, nie? No ale da się to zrobić, nie? W kulturystyce jak małżeństwie, gra kompromisów. No, nie? No tak. Żona mówi nie, ty też mówisz nie. Dwie, Krystian, rzeczy jakieś. Będzie już ci ciężej na... No już mi będzie tak ciężko, bo Adam wyczerpał temat w 100% w zasadzie. No kontuzje jeszcze. Kontuzje, tak. To jest bardziej, myślę, że nawet kwestia pogodzenia się z kontuzją, która wyklucza cię w perspektywie już, powiedzmy, nie wiem, całej kariery, tak, na to, żeby móc trenować jeszcze dalej i w jakiś sposób się rozwijać, to taka chyba byłaby, dla mnie przynajmniej, najcięższa rzecz do tego, żeby się pogodzić, jakby wiesz, z tą myślą, nie? Że nie mogę na przykład startować, czy coś w tym rodzaju. No a z drugich rzeczy takich... No chyba jedyne, co teraz tu mi przychodzi na myśl, to takie jakieś, nie wiem, chore ilości jedzenia, które do przejedzenia, które tak naprawdę nie będą wymierne do efektów, które chciałbyś osiągnąć, nie? Czy tam, które sobie zakładasz, bo no umówmy się, jakaś tam dana ilość jedzenia, którą jesteś w stanie nawet zjeść, ale przyswoić, jest ograniczona i pchanie na siłę, no nie wiem, kilograma, półtora kilograma węglowodanów w ciągu dnia, to jest takie, no... Każdego dnia. Każdego dnia, no nie tam co drugi dzień, czy raz w tygodniu, ale każdego dnia. No tak jak niektórzy mówią, że o, ja chciałbym mieć tyle, co ty. Okej, chciałbyś mieć tyle, co ja przez 3-4 dni, a po 3-4 dniach miałbyś takie, o Jezus. Bo weźmy to pod uwagę, że 6 tysięcy z pizzy, czy z czekolady, no to jeszcze fajnie wygląda i też fajnie wygląda przez 3 dni. No zjesz 3 razy w ciągu dnia i te 6 tysięcy jesteś w stanie wbić. No i też powiem po latach, nie? Bo jak byłem młodszy, organizm był świeższy, to szło zjeść dużo, dużo więcej bezproblemowo, a po latach jednak to się zużywa, nie? Więc to też jest takie, no trzeba bardziej dbać o siebie, nie? Więc siłą rzeczy w sumie w każdym sporcie tak jest. To jedzenie jest ciężkie, no ale też jeżeli ktoś idzie w tą kulturystykę ciężką, to też się poniekąd na to świadomie decyduje. Dlatego no, jest to ciężkie, ale no, na tym polega chyba sport wyczynowy, że nie robi się łatwych rzeczy, bo inaczej by to nie był żaden wyczyn, nie? Więc seria? Tak, seria. A ja idę coś zrobić może w końcu na serio. We'll be right back.
Krystian trener Podróz. My dzisiaj robimy takiego pusha, więc zaczęliśmy, były trzy ćwiczenia na klatkę. Teraz zaczęliśmy barki, zaczęliśmy od boku barków. No potem widok barków tak naprawdę buduje nam boczny akton, nie? Bo go widać tak naprawdę i od tyłu, i od przodu, od boku, z każdej strony go widać. No i tylny też tak buduje taki trójwymiarowy wygląd. Ten przód barku, każdy, kto robi ciężkie wyciskania, jak jest nawet na klatkę, to ten przód w miarę ma rozwinięty, nie? A boki tyłu barku to są takie często zaniedbane. Ja sam szczerze mówiąc zaczynam na ogół trening barków od jakiegoś ćwiczenia na bok, nie? Najczęściej jakieś wznosy, jakiś rodzaj wznosów, a potem dopiero przechodzę do wyciskania na barki, nie? No. Dobra, ja mam jeszcze jedną. No, Krystian ma jeszcze jedną. Tak za dużo mi nie powiedzieli. Trzy ćwiczenia na klatkę, dwa ćwiczenia na barki, dwa, trzy ćwiczenia na triceps. Taki push. No nie był to może jakiś trening życia, ale... Treningi na wyjeździe ze swoimi prawami. Spotkaliśmy się dużą grupą, też długa podróż, więc jest to taki trening bardziej wiadomo. No oczywiście serię, to pierwsze ćwiczenie bazowe, gdzie tam dojechaliśmy do tych 70 kilo, no to było no tak zrobione, że po prostu było ciężko. W sumie wszystkie ćwiczenia gdzieś tam staraliśmy się robić ciężko, tylko jest to takie po prostu... Trochę dłuższa przerwa, trochę więcej gadki. Trochę więcej rozmowy, trochę taki luźniejszy klimat, więc nie ma tutaj jakiegoś pełnego skupienia, takiego fokusa i nie wiadomo co tam, wiadomo, jakiś hardkorowy trening, tylko jest taki bardziej w luźnej atmosferze. No ale gdzieś tam założenia też zostały spełnione, liczba serii, objętość, liczba ćwiczeń, gdzieś tam jest cały kurs zrobiony. Łącznie 7 ćwiczeń tych serii razem z rozgrzewkowymi trochę było. Więc no, trening w zasadzie można powiedzieć taki normalny, wyjazdowy. Skończone, także przed panami troszkę dłuższa trasa, przed nami troszeczkę krótsza, bo przed nami godzina, przed wami około 4-5. Nie będziemy zatrzymywać, nie będziemy przetrzymywać, więc dajcie na dole znać, z kim teraz chcecie trening i jakie macie jeszcze sugestie co do materiałów i tak dalej, co byście chcieli zobaczyć. Także dziękujemy wam bardzo za obecność i mamy nadzieję, że się podobało.